Rozpocznę od pewnego przeżycia, jakie spotkało jednego z moich kuzynów. Podczas studiów poszedł na jeden z egzaminów. Gdy wszedł do sali, gdzie właśnie odbywały się egzaminy, profesor powiedział do niego: proszę pana, tą szafę proszę przesunąć do tamtego rogu. Mój kuzyn na to zdziwiony: panie profesorze, ja przyszedłem na egzamin. Profesor na to: tak, a patrząc na pana strój, myślałem, że przyszedł pan przestawiać szafę. Mój kuzyn był bardzo rozczarowany, myślał, że liczy się wiedza, pasja do przedmiotu, ale nie, liczył się krawat. Jakbyście zreformowali system? Kto powinien zmienić myślenie? Może każdy z nas uważa trochę inaczej, sprawa nie jest aż tak wielkiej wagi, natomiast istnieją sprawy wielkiej wagi. To, czym się tutaj zajmujemy, jest taką sprawą właśnie oczekiwania Boga. Warunki, jakie On stawia nam, by mógł zaangażować się w nasze życie. Jak potrzebujemy do Niego się dostosować, co dla Niego się liczy, krawat, czy wiedza, czy może jeszcze coś innego. Podczas tej serii prezentacji zastanawiamy się, jak doświadczać zaangażowania Boga w swoim życiu. Mój mikrofon już prawie jest w stanie doskonałości. Jak doświadczać zaangażowania Boga w nasze życie? Czy są jakieś szczególne warunki, które potrzebujemy spełniać? Patrzymy na różne postaci w Ewangelii Jana, jak one doświadczały Boga, wyciągamy wnioski. Osoba, na którą popatrzymy dzisiaj, to Nikodem. Nikodem. Tak się uśmiecham, bo właśnie w pierwszym rzędzie siedzi mój wnuk Nikodem. Popatrzmy na pierwszą część relacji ze spotkania Jezusa z Nikodemem. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Nikodem należał do elitarnej grupy religijnej zwanej faryzeuszami. Byli to ludzie, którzy uważali, że znają Boga, znają drogę do Niego, uważali się za światło dla innych w sprawach wiary, światło oświetlające drogę do Boga. A jednak jeden z nich, jeden spośród tamtych ludzi nabrał wątpliwości, zaczął szukać, chciał koniecznie spotkać się z Jezusem i zadać Mu parę pytań. To ciekawe, zważywszy, że był właśnie faryzeuszem, członkiem elitarnych kręgów religijnych, nauczycielem w sprawach wiary, członkiem Sanhedrynu, czyli Najwyższej Żydowskiej Rady. A więc najwyższe religijne przywództwo uważane za stróżów wiary narodu. I właśnie ktoś taki przyszedł do Jezusa, do kogoś zupełnie spoza religijnej hierarchii, kto pojawił się nie wiadomo skąd. Jezus z Nazaretu wychodził poza przyjęte ramy, łamał fundamentalne religijne obyczaje, takie jak chociażby post, święcenie szabatu. Mówił tajemnicze rzeczy o jakiejś nowej drodze do Boga. Nikodem przyszedł do Niego w nocy. No, nie wypadało inaczej, bo przecież to on był ostoją wiary narodu. To on pilnował ludzi, żeby chodzili właściwymi drogami. A tu nagle sam idzie drogą niekonwencjonalną. Tak czy inaczej, patrząc na to, kim był, nie powinno go tam być. Ale był. Więc pytanie, co zaintrygowało takiego człowieka w osobie Jezusa? Sam o tym mówi,
tak? Mówi, nikt nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Czyli zaintrygowały go znaki, których Jezus dokonywał, a więc działanie Boga, doświadczanie Boga. Jak doświadczać Boga, a nie tylko wspominać, jak było dawniej? Nikodem miał nadzieję, że usłyszy coś na ten temat, czy jego nadzieje się spełnią. Popatrzmy na dalszy ciąg rozmowy z Jezusem. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Nikodem przyszedł do Jezusa z nadzieją, że dowie się czegoś więcej, jak doświadczać Boga. Jezus nie zawiódł jego oczekiwań, odpowiedział na to pytanie. To, na co dzisiaj patrzymy tutaj w Ewangelii Jana, to jeden z najbardziej niezwykłych dialogów, można powiedzieć czatów, można by go nazwać czatem życia. To jest coś więcej niż banalna rozmowa o sytuacji na drodze, o tym, co jedliśmy lub dokąd wybieramy się na wakacje. To jest czat życia. Mamy tutaj autentyczny zapis rozmowy, zmagań człowieka z dylematami, z najważniejszymi pytaniami, jakie mogą przyjść do głowy, o absolutnie najważniejszych sprawach. Ale niezwykłość tego czatu, tej rozmowy, polega też na tym, że to nie są tylko pytania, ale też niezwykłe odpowiedzi. Udzielone przez samego Jezusa, można powiedzieć, najlepsze kierunkowanie. Jezus nie zawiódł oczekiwań i pokazał drogę do doświadczania Boga, jak zobaczyć Królestwo Boże, czyli właśnie to działanie Boga w sobie, w swoim życiu. I Jezus pokazał Nikodemowi pewien warunek, jaki trzeba spełnić, by doświadczać Boga. Jaki? To proste. Trzeba się powtórnie narodzić. Trzeba się tylko powtórnie narodzić. Nikodem już wie wszystko, tak? Dostał odpowiedź, ale nic z tego nie zrozumiał. Jezus nie zostawia go z problemem. Przeczytajmy dalszy ciąg. Nikodem skończył na pytaniu, jak to jest możliwe, nowe narodzenie. O co w tym chodzi? Jezus odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Co to znaczy powtórnie się narodzić? To znaczy narodzić się z wody i z ducha. Teraz już Nikodem wszystko wie, tak? No, nadal nic nie rozumie, więc powoli narodzić się z wody. Co to oznacza? Co się kryje za tymi słowami? Woda. Gdzie była woda? Poznaliśmy to trochę wcześniej w naszej serii. Jan Chrzciciel udzielał chrztu. Chrzcił ludzi w wodach Jordanu. Nikodem z pewnością o tym słyszał, bo wszyscy słyszeli, wiedzieli. Jan chrzcił, zanurzał w wodzie. A chrzest był znakiem, który miał bardzo czytelne znaczenie, bo Jan Chrzciciel to bardzo mocno wyjaśniał. Chrzest, to zanurzenie w wodzie, było znakiem,
czegoś, co jest w Ewangeliach nazywane nawróceniem. Zanurzasz się w wodzie jako jakiś człowiek, ale wynurzasz się już jako zupełnie inny. Oczywiście to jest tylko symbol, zobrazowanie. Istotą tej zmiany jest nawrócenie. Narodzić się z wody to nawrócić się. Więc wielkie pytanie, co to znaczy? Nawrócić się. Jak dzisiaj to słowo jest rozumiane? No, trochę jako takie niepokojące ekstremum, silny bodziec emocjonalny, wielkie przeżycie, przełom. Jednak to słowo w oryginalnym języku, w jakim Nowy Testament został napisany, czyli w Grece, to słowo nawrócenie, po grecku metanoia, oznacza coś jednak zupełnie nieemocjonalnego, oznacza zmianę myślenia, zdecydowaną zmianę myślenia, zmianę podejścia. Jak przerzucenie zwrotnicy. Do tej pory mój umysł w tym temacie jechał w tą stronę. Dotychczas myślałem w ten sposób, ale teraz podejmuję decyzję. Zmieniam myślenie. Przerzucam zwrotnicę i zawracam w zupełnie przeciwną stronę. Oczywiście nawróceniu, no, jest to też doświadczenie wielu z nas, mogą towarzyszyć emocje i często towarzyszą, ale nie muszą, nie są istotne. Nawet lepiej, jeżeli nie towarzyszą, bo trochę zaciemniają obraz. Chodzi o zmianę myślenia. Z jakiego na jakie? To właśnie trzeba odkryć. Ale już wiemy, że ten warunek, który Jezus stawia Nikodemowi, chcąc doświadczyć Boga w swoim życiu, musisz się na nowo narodzić. Narodzić się z wody i z ducha. To jak słyszymy z wody, to już wiemy. Tak? Wiemy, o co chodzi. Trzeba się nawrócić, czyli radykalnie zmienić swoje myślenie, swoje podejście. I jeżeli zrobimy to we właściwy sposób, to Jezus mówi, że z wody i z ducha. I to z ducha już jest po stronie Boga i On to zrobi, On zadziała. Kiedy człowiek autentycznie się nawróci, Duch Święty otrzymuje dostęp i przystępuje do działania i rodzi w człowieku tą sferę duchową, to Królestwo Boże, to szczególne działanie Boga w sercu człowieka. Poszukujemy tego, jak doświadczać Boga w swoim życiu. I tutaj dochodzimy w tym momencie do najważniejszego doświadczenia Boga w życiu człowieka, które Jezus nazywa nowym narodzeniem. Kiedy to właśnie Duch Święty ożywia naszego ducha, by mógł komunikować się z Bogiem. I Jezus nazywa to też, jak to widzieliśmy, wejściem do Królestwa Bożego. Człowiek zostaje wprowadzony przez Ducha Świętego w nowy duchowy świat, w którym jest Bóg. Czy to staje się w jakiś sposób widoczne, jeżeli człowiek tego doświadczył? Wers 8. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Nowo powstałe duchowe życie w człowieku daje o sobie znać, da się je zobaczyć w kimś, ale tylko przez przejawy, przez symptomy. To tak jak wiatru nie widzimy, ale widzimy jego skutki. Drzewa się kołyszą. Podobnie tutaj będzie jakiś szum, w cudzysłowie, będą symptomy. Żeby to jeszcze jakoś zilustrować, to w jaki sposób to nowe duchowe życie w człowieku staje się widoczne, przyszedł mi do głowy jeszcze jeden obraz. Gdyby zadać pytanie, na ile nam zależy na tworzeniu tego miejsca, w którym tutaj teraz jesteśmy, by
służyło ludziom, na ile nam na tym zależy. Oczywiście moglibyśmy różnie odpowiadać, ale przecież nikt nie może zaglądnąć nam do serca. Jednak nie musi, bo coś widać po owocach. Jak bardzo nam zależy na Bogu, na Jego sprawach? Przecież nie mamy tego wypisane na czołach. Jest to ukryte gdzieś w sercu, ale coś widać po owocach. Jednym z takich owoców jest to, co razem robimy, na przykład tworzymy nasz ośrodek. Po co to robimy? Bo niezwykle cenny jest dla nas ten czat życia, te rozmowy, które są o najważniejszych tematach, że tworzy się środowisko ludzi, dla których to jest ważne i to też jest niezwykle zachęcające do tego czatu życia. Dlatego mamy takie wielkie marzenie i wyrażamy je w trochę poetycki sposób, w formie hasła: co trzeci stół się rozjarzy, by czat życia się zdarzył. To jest ten upragniony obraz przyszłości. Tak jak Jezus z Nikodemem właśnie mieli taki czat życia, od którego zależała cała jego przyszłość. My też byśmy tak chcieli. A więc gdybyście tutaj przyszli po raz pierwszy, rozejrzeli się i mieli odpowiedzieć, jak bardzo nam zależy. Nie mamy tego wypisane na czołach, ale widać po owocach. Sporo w tym kierunku robimy. Ofiarowanie, wysiłek organizacyjny, wysiłek twórczy, pracy wolontariuszy, wiele prac przed nami. I wreszcie meritum, czyli właśnie to, co można nazwać czatem życia. Gdy sobie po prostu rozmawiamy o najważniejszych sprawach. Dlaczego to jest dla nas ważne? Bo jesteśmy tutaj na ziemi tylko na chwilę. Dlatego nam zależy. Owoce są widoczne. To nasze oddanie dla Boga, dla ludzi, tutaj się wyświetla. I wyświetla się w przypadku każdego z nas, czy to jest jakiś słomiany zapał, czyli taki chwilowy rozbłysk emocji i pytań, co mogę zrobić, ale bez kontynuacji, czy właśnie coś trwałego, wytrwały trud. Po owocach coś poznajemy. I to jest ilustracja tej prawdy, którą Jezus powiedział w naszym fragmencie. Wiatr wieje, ale słyszysz tylko szum. Duch rodzi coś w duchu człowieka. Najważniejsza przemiana, jaka może w człowieku zajść. Ale widzimy tylko symptomy. Jakie to są te symptomy bycia narodzonym na nowo, dokonanego przez Ducha Świętego w naszych sercach? Jakie owoce? No, w Biblii są świetnie opisane. Na przykład miłość do nieprzyjaciół, do wrogów, radość wbrew okolicznościom, spokój wbrew trudnościom i wiele innych. Także zrozumienie Bożego Słowa, nowe pragnienia w sercu życia dla Boga, nowa świadomość grzechu, różne takie owoce. A to, na co dzisiaj patrzymy, to w jaki sposób Jezus przekazał Nikodemowi ten sekretny przepis, jak doświadczyć działania Boga. I mówi, najpierw woda, najpierw trzeba się nawrócić, czyli radykalnie zmienić myślenie. No, widzimy, że Nikodem nadal potrzebuje pomocy, żeby to zrozumieć, o jaką decyzję chodzi, o jakie przerzucenie zwrotnicy w swojej głowie, jaka zmiana myślenia, z jakiego na jakie. Jezus mu w tym dalej pomaga i mówi coś parę wersów dalej. Popatrzmy. I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Jezus pomaga Nikodemowi w nawróceniu, w przerzuceniu tej zwrotnicy w jego głowie, w tej radykalnej zmianie myślenia. Z jakiego na jakie? Mówi to zdanie na początku. Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił. Jest to po prostu cytat ze Starego Testamentu, z Księgi Przysłów. Zobaczmy ten cytat w miejscu, z którego pochodzi Księga Przysłów 30. Kto wstąpił do nieba i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje garście? Kto wody owinął płaszczem? Kto krańce ziemi utworzył? Jakie jest jego imię? A jakie syna? Wiadomo ci może? Rozmowa toczy się na bardzo wysokim poziomie znajomości Starego Testamentu. Nikodem świetnie to znał, jak niewielu, i musiał od razu skojarzyć. Od razu wiedział, o co chodzi. To określenie wstąpił do nieba i zstąpił odnosi się do Bożego Syna. Jakie jest jego imię, a jakie syna? Tak naprawdę powinno tam być to syna z dużej litery. I są tłumaczenia Biblii, które właśnie podają to z dużej litery. Jezus przedstawia po prostu siebie Nikodemowi jako Syna Bożego, który przyszedł na ziemię. Jest tylko jedna osoba we wszechświecie, która spełnia te kryteria. I Nikodem właśnie z nią rozmawia. Rozmawia z Synem Bożym. Bóg posłał swojego Syna. Na początku rozmowy Nikodem nazwał Jezusa nauczycielem. Co mu Jezus właśnie uświadamia? Nauczycielem, tak, ale kimś o wiele więcej. Jestem tym, do którego odnoszą się wszystkie proroctwa. Jestem Synem Bożym. Nie zdziwiłbym się, gdyby Nikodem w tym momencie stracił oddech i na chwilę mu serce stanęło. Co to znaczy nawrócić się? Radykalnie zmienić myślenie. Z takiego myślenia, że Jezus to postać historyczna, która była wielkim nauczycielem, na myślenie, że Jezus jest Bogiem, moim Bogiem, kimś, kogo ja uznaję za mojego Boga i któremu oddaję się tak, jak człowiek może oddać się Bogu. I to jest właśnie nawrócenie, zmiana myślenia. Od Jezusa, który jest jakąś tam postacią historyczno-religijną, ludzie wyrażają to w ten sposób, że się trochę odświętnie ubiorą, pójdą w jakieś specjalne miejsce, wezmą udział w jakichś świętych uroczystościach, ale serce i tak jest przy swoich sprawach, ale teraz zmiana myślenia. Jezus, tu nie chodzi o żadne pozytywne gesty, o taki krawat czy inny, o takie zachowanie czy inne. Jezus jest Bogiem i właściwe odniesienie do Niego jest tylko jedno, że On jest moim Bogiem, któremu oddaję całe moje życie. Tak jak człowiek może oddać się Bogu. Zapraszam Cię, Chrystusie, na tron mojego życia. Moje życie należy w całości do Ciebie. Oddaję je Tobie tak, jak Ty oddałeś je dla mnie. Ile waży taka decyzja, żeby była prawdziwa? Czy można ją podjąć jako jakiś dodatek do swojego życia? Ja tu mam swoje życie, ale jeszcze dołożę taki aspekt religijny Jezusa. A Ty jak jesteś wierzący? Tak, jestem wierzący, tak, Jezus. Nie, jest to nawrócenie,
Zmiana myślenia o 180 stopni. Nikodem, by mógł to pojąć, potrzebował jeszcze jednego obrazu i to jest ten obraz węża na pustyni. Powróćmy do wersu 14 jeszcze raz. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Wydarzenie miało miejsce podczas wędrówki Izraela po pustyni i w pewnym momencie u niektórych ludzi ujawnił się bunt. Dlaczego ludzie się buntowali? Nie podobała im się droga, jaką Bóg ich prowadził. Inne rzeczy były dla nich cenne niż to, co Bóg im dawał. Dlatego zagniewali się na Boga i się zbuntowali. Bunt na pokładzie. I chcieli pociągnąć wszystkich, całą resztę z powrotem do Egiptu. Problem trzeba było rozwiązać, dać ludziom możliwość odwrócenia się z tej drogi buntu. I w tym celu, co Bóg zrobił? Jeszcze zaognił sytuację. Dopuścił koncentrację jadowitych węży w środku obozu. Węże kąsały śmiercionośnym jadem. Jednocześnie Bóg przygotował ratunek. Mojżesz otrzymał polecenie wykonania z miedzi podobizny węża, umieszczenia na wysokim palu i chcąc uratować się od jadu, wystarczyło spojrzeć na tego węża. I wtedy Bóg neutralizował truciznę. Ale czy łatwo było spojrzeć na tego węża? Wydaje się łatwe, ale najpierw coś musiało się zmienić w myśleniu tych zbuntowanych ludzi. Musieli coś zmienić w swoim myśleniu, musieli się przełamać. Zostało właśnie uwidocznione, że byli zbuntowani, że mają konflikt z Bogiem. Potrzebowali zmienić to, zmienić myślenie, odwrócić się od postawy buntu. A później wystarczyło to tylko wyrazić spojrzenie. Można to przyrównać do konfliktu rodzica z dzieckiem, prawda? Jak wygląda rozmowa rodzica z dzieckiem, które się buntuje? Spójrz na mnie. Odwracanie głowy. Popatrz na mnie, patrz mi prosto w oczy. Odwracanie głowy. Później argumentowanie, przekonywanie ze strony rodzica. Później też często celowe zaognienie sytuacji. Nie dostaniesz telefonu przez tydzień, a później następuje przełom, zmiana podejścia, rezygnacja z buntu. I znowu możemy popatrzeć sobie w oczy. Ale dlaczego my, ludzie, buntujemy się przeciw Bogu? Dlaczego się buntujemy? Ma to związek z tym, co jest dla nas wartością. Co jest wartością dla przeciętnego człowieka? Realizacja własnych planów. Stać się tym, kim ja chciałbym być. To jest moje życie, to są moje wartości, to są moje skarby i mój styl życia cenny dla mnie. A tu przychodzi Chrystus i nam to zaburza. I robi to w charakterystyczny dla siebie sposób. Nie zmusza, nic nie każe, ale daje własny przykład. Własny przykład. I przez to burzy nasz święty spokój, prowokuje w nas wewnętrzną walkę. Zobaczmy zresztą jeszcze raz na te słowa w wersie 14. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Co Jezus tutaj mówi? Potrzeba, by Jego wywyższono, tak jak tego węża na pustyni. Chodziło o Jego ukrzyżowanie. Tak się stało kilka lat później. Jezus dał się ukrzyżować. Dla kogo to zrobił? Dla mnie.
Oddał wszystko dla mnie. Ale co przez to zrobił? Zanegował cały mój system wartości. By mieć swoje życie dla siebie, pokazał coś zupełnie innego. Pokazał, że najbardziej wartościową, cenną rzeczą jest oddać życie z miłości dla ludzi, dla Boga. Pokazał, że największą karierą jest oddać życie za innych. I dzisiaj wzywa mnie, pójdź za mną, w podobny sposób oddaj swoje życie, zrezygnuj z siebie dla innych. W tym jest pełnia szczęścia, sensu. Z punktu widzenia systemu wartości świata, co zrobił Jezus, było największą porażką i głupotą. Dla Żydów to było zgorszenie, byli oburzeni. Dla pogan głupota, śmiali się z tego. Jeden z filozofów, z największych filozofów XX wieku, Bertrand Russell, pisze o Chrystusie: co to za Bóg, co się dał zabić? Śmiechu warte. Dobrze powiedział. Z punktu widzenia wartości tego świata to głupota. Na czym więc polega nawrócenie? Co to za radykalna zmiana myślenia? Przerzucenie zwrotnicy. To coś, co było do tej pory dla mnie absurdem, takie oddanie, jakie zademonstrował Jezus. Ja mam pójść w Jego ślady? Mam tak oddać siebie? Nie, na pewno nie o to chodzi, to jakaś pomyłka. Bóg przecież jest dla mnie ważny. Ubiorę krawat i odprawię odpowiednie uroczystości na cześć Boga. Ale Bóg dopuszcza zaognienie sytuacji, czegoś nam zabraknie, jakaś pustynia powstanie w naszym życiu. I wtedy Bóg wyciąga z nas na wierzch, wyciąga tą prawdę o nas, że za pozorami religijności kryje się bunt, oburzenie, obrażenie się na Boga. Dlaczego mi chcesz to wszystko zabrać? Dlaczego mnie to wszystko akurat spotkało? Boże, może zróbmy to tak, że ja będę jeszcze bardziej gorliwy w uroczystościach dla Ciebie. Ubiorę jeszcze bardziej kwiecisty krawat. Nie trudno się domyślić, co Bóg o tym myśli. Bunt trwa nadal, problem nabrzmiewa i przychodzi moment przełomowy. Pojawia się zaufanie, a może jednak zmienię swoje myślenie. Zaufam, że warto. I zaczynam ufać, że to, czego Chrystus chce ode mnie, to chce dlatego, że chce dla mnie najlepszego. Przełom. Przerzucenie zwrotnicy. Każdy człowiek chce żyć dla siebie i dla swoich ideałów. Wyobrażeń, jak chciałby to życie przeżyć. Ale przychodzi Chrystus i mówi: pójdź za mną. Ja ci pokażę, co jest wartością. Coś zupełnie innego. Coś, z czym dzisiaj się nie zgadzasz. Jak o tym myślisz, to się oburzasz. Ale przychodzi przełom, zaufanie. Pojawia się. Zaczynam ufać, że warto. I decyzja oddania. To ja, Chrystusie, chcę tak jak Ty. Ja też się oddaję, tak jak Ty się oddałeś dla mnie. Nawrócenie. Gdy coś takiego w człowieku nastąpi, do akcji przystępuje Duch Święty. Narodzenie z Ducha. Duch Święty ożywia w nas tą cząstkę, która jest zdolna do więzi z Bogiem. I człowiek już jest w tym duchowym świecie, w Królestwie Boga. Ale o co idzie tutaj największa gra?
Jezus kończy tą wypowiedź słowami z wersu 15, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. To właśnie na tej drodze trafiamy do wieczności z Chrystusem. W końcu chodzi o wieczne życie z Bogiem. W tej serii rozważań, prezentacji szukamy odpowiedzi na pytanie, jak doświadczać działania Boga. Jaka jest recepta? Potrzebne jest autentyczne nawrócenie, a potem trwanie w tej postawie. Bo jeżeli jestem osobą, która kiedyś doświadczyła autentycznego nawrócenia do Chrystusa i symptomów nowego narodzenia, to jest potencjał działania Boga. Ale chcąc, by ten potencjał był na co dzień wykorzystywany w moim życiu, potrzebuję trwać w tej postawie, potrzebuję utrzymywać Chrystusa na pierwszym miejscu, potrzebuję oddawać moje życie dla Niego i dla ludzi, bo inaczej ten potencjał będzie tam sobie, ale niewykorzystany i nie będę doświadczał działania Boga. Oto jak problem został opisany w Księdze Izajasza 59. Nie, ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem, wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Bóg jest gotowy działać, jest wszechmocny, Jego ręka nie jest za krótka, ale z mojej strony potrzebne jest trwanie w tej postawie nawrócenia. Wtedy doświadczę Boga. To, na co dzisiaj patrzyliśmy, to jeden z najbardziej niezwykłych czatów życia. Coś więcej niż zwykła rozmowa. My też możemy takie rozmowy prowadzić, taki czat życia i to już za chwilę.